dzisiejszym odcinku powiem oczywiście o trailerze do Avengers Age of Ultron, który niedawno pojawił się w sieci, a także postanowiłem zrobić jeden wielki mega odcinek i wreszcie nadrobić zaległości, tak więc powiem wam tutaj o komiksach zarówno sprzed tygodnia, jak i tych z ostatniej środy. Zapraszam. Zacznijmy od trailera do Avengersu. Muszę powiedzieć, wow, naprawdę zapierał dech w piersiach. Muzyka, klimacik, wszystko nadało takiego nowego wydźwięku, jakby to powiedzieć. To już nie jest ten taki standardowy heroik, zbierzmy się, pokonajmy większe zło. Tutaj wygląda raczej jakby drużyna sobie nie radziła, jakby mogła się rozpadać. I jeżeli te plotki, które na razie słyszeliśmy o Civil War, okażą się prawdziwe, to mogło być niezłe wprowadzenie do tego. W całym trailerze jest taki bardzo ponury ton, jak może widzieliście, nie padł ani jeden dowcip. Nikt się nawet nie uśmiechnął przez cały trailer, to jest bardzo ciekawe. Wszystko wygląda ponuro, wszystko wygląda naprawdę tak, pesymistycznie. To byłoby odpowiednie słowo. Głos Jamesa Spadera jako Ultrona jest oczywiście rewelacyjny, ale chyba nikt nie spodziewał się, że będzie inaczej. Jeżeli znacie serial Blacklist, ja szczerze mówiąc nie jestem fanem, widziałem mniej więcej połowę pierwszego sezonu i ta proceduralna forma mnie nie wciągnęła, ale trzeba przyznać, że James Spader nawet tam na ekranie robi po prostu niesamowite wrażenie i jego dźwięk, głos jako Ultron to naprawdę od razu chyba każdy, kto zna tego aktora, wiedział, że to będzie coś niesamowitego. Ale nawet wiedząc to, słysząc jego mówienie o strings, there are no strings on me. Ja oczywiście, mój głos jest beznadziejny, natomiast głos Spadera jest rewelacyjny. Jeżeli sobie widzieliście, po prostu zobaczcie ten trailer, bo jest świetny. W tle muzyka z Pinokia Disneya. Znowu połączenie o tych sznurkach, o chłopcu, który niejako ożył. Taka oczywiście czarna wersja w Ultronie. Także trailer jest naprawdę wow. A teraz kilka takich smaczków. Po pierwsze widzieliśmy tam Andy'ego Serkinsa, który, uwaga, nie jest jako motion capture. Tak, jest to aktor, żywy aktor Andy Serkins, który oczywiście miał wiele wspólnego z nowym Hulkiem i jakby nie patrzeć Ultronem, ponieważ tutaj jest motion capture. Andy Serkins, to fani zauważyli, jest łudząco podobny w tym trailerze do wroga Black Panthera o imieniu Claw. Więc jeśli plotki o tym, że Black Panther, coś się dzieje z tym filmem, są prawdziwe, no to Age of Ultron byłby już takim dobrym momentem, żeby to wprowadzić. Dodatkowo na końcu trailera widzimy strzaskaną tarczę Kapitana Ameryki, która, jak może wiecie, jest zrobiona z Vibranium. Vibranium to jest jedyny, że tak powiem, specyficzny metal, do którego Avengers ma prawa, ponieważ nie mogą używać adamantium, tak, adamantium ma Fox razem z Wolverine. Tak więc Ultron w komiksach zrobiony z adamantium tutaj pewnie też będzie zrobiony z Vibranium. Tak czy inaczej, skoro jest Vibranium, to jak może wiecie, największe złoże, właściwie praktycznie jedyne w Savage Land, jeszcze są inne, ale mniejsza o to, największe złoże Vibranium w komiksach Marvela jest właśnie w Wakandzie, w tym afrykańskim państwie, którym rządzi nie kto inny jak Black Panther. Dlatego mogło być tutaj ciekawe połączenie, musimy zrekonstruować tarczę, no więc jak ją zrekonstruować? Najlepiej udać się do Wakandy, gdzie jest Vibranium, jedyne prawdopodobnie, które będzie można zdobyć w kinowym uniwersum przez długi czas. Sam Ultron jest właśnie z Vibranium prawdopodobnie, więc znowu będziemy mogli zobaczyć, skąd ma aż tyle owego metalu, skoro jeżeli oglądaliście Kapitana Amerykę Pierwsze Starcie, jest tam wyraźnie powiedziane, że ta tarcza to jakby wszystko, co rząd amerykański w ogóle miał, jeśli chodzi o Vibranium. Także no, myślę, że tutaj już ciekawe wprowadzenia do Black Panthera mogą być. I jakby nie patrzeć, Marvel nie da za wygraną, ponieważ pierwszy, jakby to powiedzieć, główny czarnoskóry bohater, no nie przesadzajmy, czarnoskórzy superbohaterowie już byli wcześniej, chociażby Blade, ale w tym, powiedzmy, nowym wyścigu pomiędzy Marvelem a DC, no DC już Cyborga zapowiedziało, więc teraz, prawda, Marvel nie może być z tyłu, a mają Black Panthera, mają największe działo, jakie mogą mieć, jeśli chodzi o kobiece superbohaterki, znowu była Catwoman, Elektra, mówiłem co nieco o tym w odcinku o kobiecych superbohaterkach, więc powiedzmy, że nie szło im najlepiej na ekranie. Jeśli chodzi o największe działo, że tak powiem, najmocniejszą superbohaterkę, to mają DC zdecydowanie. Wonder Woman nie ma większej heroiny niż Wonder Woman. Wonder Woman jest najpopularniejszą superbohaterką, jaka kiedykolwiek powstała, ale jeżeli mówimy o czarnoskórym superbohaterze, no to tutaj Marvel ma zdecydowanie przewagę, ponieważ Black Panther był pierwszym. Nazwa Black Panther również pewien ruch w Stanach, powiedzmy, wziął o dziwo właśnie oni, można spekulować, bo to nigdy nie zostało powiedziane, ale nie wiem, czy wiecie,
nazwa Black Panther, komiks, postać powstała 2 lata przed powstaniowego ruchu w Stanach. To jest dosyć interesujące. Więc tutaj jeśli chodzi o czarnoskórego superbohatera, to Marvel nie może dać ciała, bo po prostu mają większą giwerę w ręku. W filmie również widzimy te takie przepychanki. Mamy Hulka, który nie kontroluje się, walczy z Hulkbuster Armor i to może być pewne wprowadzenie do tego, że no, może na końcu filmu na przykład Hulk zostanie wystrzelony w kosmos. Jeżeli wiecie, często zabawki i Lego wskazują na pewne rzeczy, które są w filmie, więc jeżeli, nie wiem, pewnie nie czytaliście, ale przy Lego podobno jest rakieta. I jeżeli by patrzeć w ten sposób, no to po cholerę Ultron miałby mieć rakietę. Nie mówimy tu o głowicach nuklearnych, tylko rakieta do podróży w kosmos. Po co mieliby lecieć w kosmos, więc może, to już jest daleka spekulacja, będzie to rakieta, którą w końcu zamknął Hulka, ponieważ ewidentnie w trailerze nawet widać, że Bruce Banner nie radzi sobie znowu z kontrolą tego zielonego, powiedzmy, alterego. Quicksilver i Scarlet Witch prezentują się ok, aczkolwiek wszyscy wiedzą, że po występie Petera Evansa w X-Men Days of the Future Past ciężko będzie teraz pokazać Marvelowi swojego Quicksilvera, ponieważ tamta scena, jak wiemy, ukradła cały film. Podsumowując, jestem naprawdę wręcz pozytywnie zaskoczony tym trailerem. Myślałem, że będzie kolejne, że tak powiem, heroiczne podejście, a tymczasem przechodzimy, jak wiele osób mówi, to będzie takie Imperium kontraatakuje dla świata Marvela. Mamy drugą część Avengersów i ewidentnie ona będzie smutniejsza, być może nawet nie skończy się happy endem. Może właśnie przejdziemy do tej wojny domowej, no ciężko powiedzieć. Na razie mam wysokie oczekiwania, bardzo ten trailer zrobił swoje. Teraz chciałbym przejść do podsumowania nie jednego, a 2 tygodni, ponieważ już od jakiegoś czasu zalegam z 1 tygodniem i robię wszystko z opóźnieniem, dlatego dzisiaj powiem wam o komiksach, które przeczytałem zarówno tydzień temu, jak i w ostatnią środę, więc będzie to trochę dłuższy odcinek, ale tak czy inaczej mam nadzieję, że wam się spodoba. Zanim zacznę, chciałbym powiedzieć, że jeżeli nie chcecie spoilerów, to koniecznie sięgnijcie po Axis. Wszystko, co teraz dzieje się w komiksach, kręci się właśnie wokół Axis. Jest to wielka saga, która niejako dotyczy wszystkich wydarzeń w świecie Marvela. O tyle, co jeszcze tydzień temu nie było tego aż tak dużo, o tyle startując od tego tygodnia i dalej, wszystkie inne serie będą doganiały Axis, a to, co stało się na końcu trzeciej części Axis, będzie miało ogromny, po prostu przeogromny wpływ na resztę świata jeszcze przez na pewno długi czas. Dlatego jest to bardzo dobra seria, co zresztą jeszcze dzisiaj powiem. Strasznie podobały mi się te 3 odcinki, więc a jeszcze się nie skończyła. Więc jeżeli chcecie wiedzieć, co się dzieje w Marvelu obecnie, jak najważniejsze wydarzenie, to koniecznie sięgnijcie po Axis. Tam nawet nie trzeba wyjątkowo tych takich uzupełniaczy. Jeżeli czegoś nie wiecie, to ja chętnie na pytanie wszelkie wobec tej serii odpowiem. Natomiast po raz kolejny mówię, jeżeli nie słuchajcie tego, co będę teraz mówił, sami przeczytajcie Axis, a potem tutaj wróćcie, dlatego że Axis jest po pierwsze bardzo dobry, a po drugie super ważny. Okej, startujemy. Zeszły tydzień, czyli środa 15 października. Zaczynamy od Death of Wolverine Logan's Legacy. Jak wiemy, Wolverine umarł, też to powiem zaraz, ponieważ właśnie w tym tygodniu nadeszła śmierć Wolverina. I teraz wiele komiksów, jakby wielu bohaterów próbuje radzić sobie z jego śmiercią. Wolverine's Legacy to jest takie zebranie bohaterów, którzy mieli bardzo wiele wspólnego z życiem Wolverina. Mamy tutaj Sabretootha, jego syna Dakena, jego sklonowaną córkę X-23 Lore. Mamy również Lady Deathstrike, a także Mystique. Wszyscy są złapani w jakiejś klatce. I niestety powiem wam jedno, komiks za cholerę mi się nie podobał, ponieważ był to jeden wielki trailer. Dosłownie, ten komiks to jest nic innego jak trailer. Nawet w komiksach, jak widać teraz, to jest możliwe. Więc siedzą oni sobie w tej klatce i każdy po kolei mówi, że w jakiś sposób był zamieszany w to, co się tu stało i jakoś się tu znalazł i przy każdej z opowieści, to są dosłownie 1-2 obrazki, jest dopisane sięgnijcie po Death of Wolverine, Logan's Legacy i tutaj numerek 3, 4, 2... cokolwiek. No to jest numer 1, czyli to jest trailer. W numerze 2 dowiecie się o Laurze, w numerze 3 będzie Sabretooth, bla bla bla. Uważam, że jest to strasznie głupie i szczerze mówiąc, ni cholery mi się nie podoba robienie traileru. Już nie mogli zrobić jednej porządnej fabuły. Avengers and X-Men, Axis, część 2. W
wojna z Redon Slotem rozgorzała na dobre i tutaj właśnie mamy to wielkie, epickie starcie. Jeżeli może wiecie, to Red Skull w poprzedniej części na samym końcu wypuścił te potężne Iron Sentinele, właściwie Adamantium Sentinele. Były to stworzone w głowie Tony'ego Starka w czasie Civil War. Specjalne sentinele, które miały za zadanie złapać w razie czego bohaterów, którzy by się nie podporządkowali. Jeżeli wiecie, o czym była Civil War, jeżeli nie wiecie, to być może niedługo zrobię o tym odcinek, dlatego że jakby nie patrzeć, Kapitan Ameryka 3 ewidentnie zmierza w stronę historii Civil War. Tak czy inaczej, Stark nie pamięta, aby je budował, no ale mamy tutaj Onslaughta, czyli najpotężniejszego telepatę z umiejętnościami Charlesa Xaviera. Nowe Sentinele bez problemu radzą sobie ze zjednoczonymi siłami X-Menów i Avengersów i sytuacja wygląda bardzo ponura, a ponadto w środku walki Magneto zmywa się i zostawia wszystkich na pastwę Onslaughta. W czasie całej walki w końcu niewielu zostaje, że tak powiem, na nogach, udaje im się jednak wycofać. Planują kompletne starcie, ale sytuacja wygląda dosyć beznadziejnie, jedno heroiczne uderzenie. Ostatecznie na polu walki zostaje tylko Iron Man i kiedy już ma paść ostateczny cios, aby Onslaught go wykończył, pojawiają się na samym końcu niezapowiedziani sojusznicy. Tak, Magneto postanowił sprowadzić tym razem nie superbohaterów, a villanów. I o tym dowiecie się, kiedy będę mówił o komiksie o Magneto, ponieważ tam będzie wyjaśnione, jakich po kolei zebrał. Tak czy inaczej, Axis jest świetną historią, jest naprawdę epicką walką zebrania Avengersów, X-Menów w jednym worku. Mamy tutaj wiele problemów, które były pomiędzy nimi, ponieważ Avengersi i X-Meni praktycznie się nienawidzili w pewnych stopniu. Cyclops z Kapitanem Ameryką czy Iron Manem to w ogóle byli prawie śmiertelni wrogowie po Avengers vs. X-Men. Więc tutaj wreszcie stają w ramię w ramię, jest naprawdę epicka walka. Pojawienie się na końcu właśnie Magneto u boku takich gości jak Carnage czy Sabertooth, a także Deadpool. Naprawdę, jeżeli lubicie takie, no jeszcze raz to słowo powiem, epickie eventy, to Axis jest zdecydowanie dla was. Death of Wolverine, odcinek 4. Tak, wreszcie Wolverine'owi przychodzi umrzeć. Kiedy odnajduje doktora Corneliusa, o którym mówiłem w poprzednim odcinku i tak wszystko w końcu do niego sprowadza, okazuje się, że tamten chciał Wolverina, ponieważ robił swój specjalny projekt, takie jakby kontynuację tego Weapon X i Weapon Infinity i tak dalej. No i chciał jednak jego regenerację, aby jego żołnierze, w którym miał zamiar wstawić Adamantium, byli jakby takimi Wolverinami, których łatwo kontrolować. No ale jak może wiecie, Wolverine jakiegoś czasu regeneracji już nie ma. Więc Cornelius spisuje go na straty. Ostatecznie Wolverine oczywiście radzi sobie z Corneliusem, a także przydupasem Corneliusa, uwalnia złapane eksperymenty, niestety oblewa go całe adamantium, które tam było, po prostu zalewa go od stóp do głów. Więc Wolverine, idąc ledwo żywy, już poparzony, jak wiecie, nie ma tej regeneracji, z adamantium, które na nim wręcz zastyga, dochodzi do Corneliusa, Cornelius leży na ziemi i wykrwawia się, ponieważ w czasie tych wszystkich zabaw Wolverina przypadkiem wbił mu się kawał jakiegoś odłamka, więc Cornelius pada i pyta Wolverina na końcu, co ty właściwie w życiu zrobiłeś. W tym momencie widzimy jakby taki replay z życia Wolverina, widzimy jego najszczęśliwsze chwile u boku X-Menów, a także walkę z ninjami Hand, inne ciekawe romantyczne Mariko, a także ogólnie wszystko, co było dobrego w życiu Wolverina i Wolverine na końcu mówi wystarczająco. Po czym klęka na ziemi i zastyga w tej adamantowej formie i tak oto umarł Wolverine. Powiem tak, sama śmierć Wolverina, sam ten moment jest przepiękny, przeładowany emocjami, naprawdę, jeżeli znacie Wolverina, to śmierć zrobili mu naprawdę rewelacyjną. To jest takie naprawdę godne pożegnanie tej postaci. A powiem wam, że jak teraz czytam niektóre informacje, nie sądzę, żeby w ciągu najbliższych 2 lat Marvel w ogóle postanowił jakkolwiek przywrócić go do życia. Myślę, że przy Age of Apocalypse, czy raczej X-Men Apocalypse, to się będzie nazywało w filmie, pomyślał o tym, żeby, no wiecie, na Hugh Jackmana jest hype, tutaj można byłoby wtedy przywrócić Wolverina, ale to jest dopiero środek 2016 roku, także na razie myślę, że możecie pożegnać się naprawdę z tą postacią. I jeszcze raz powiem, sam komiks, samo pożegnanie Wolverina było naprawdę ładne, naprawdę, jakby to powiedzieć, godne dla tej postaci. Jedyny problem, który mam z dzisiejszymi komiksami, to taki, że seria nazywała się Death of Wolverine. Ponadto, jakby sam motyw, że Wolverine umrze, było wiadomo już od dawna. Tydzień temu mieliśmy nawet komiks Nightcrawlera, który musiał radzić sobie z tym, że Wolverine umarł.
jeżeli samo odejście Rosomaka było pokazane fajnie, to jakby cała otoczka według mnie to spaliła. Nie czytało mi się tego tak dobrze, wiedząc, że on już umarł, już jakby... Już niektórzy bohaterowie radzą sobie z jego stratą, już wszyscy wiedzą, że Wolverine nie żyje. Ja teraz czytam, jak on umiera. No, mówię, wydaje mi się, że ostatnio jest zbyt duży taki... No, napływ informacji. Niedawno w DC, które powolutku czytam, dowiedziałem się, że Robin, Damian Wayne, syn Batmana, wraca do życia. Ja bardzo liczyłem na to, że on wróci do życia i bardzo miałem nadzieję, że ta seria, która teraz jest, doprowadzi do tego, ale po cholerę zdradzać publicznie taką informację wszystkim. Zero zaskoczenia. Jest naprawdę duży problem według mnie ostatnio w komiksach, bo jednocześnie jako fan i osoba, która prowadzi ten kanał, także pisze artykuły, muszę się orientować w tym i muszę wiedzieć, co planują, co nadchodzi w komiksach, a z drugiej strony wystawiam się na jakby właśnie tego typu informacje i za chwilę znam zakończenie. No, tutaj nawet ciężko było uniknąć, skoro tytuł był Death of Wolverine. Także jeżeli wam aż tak to nie przeszkadza, to śmierć jego jest ładna, w innym wypadku... No mówię, ciężko trochę to dzisiaj czytać. Storm, odcinek 4. Nawiązanie do Death of Wolverine i pokazane jak Storm, która jak wiecie była od niedawna w związku z Wolverine'em, że tak powiem, rozpacza. To jest kolejny komiks, przez który Storm jest właściwie moją ulubioną bohaterką Marvela. Na pewno ulubioną kobiecą bohaterką. Widzimy tutaj, kiedy Storm musi wylecieć na orbitę, aby, że tak powiem, się wyszumieć, bo inaczej mogłaby narazić ludzi na Ziemi, podgrzewając atmosferę za bardzo. Ona jest, jakby nie patrzeć, omega mutantką zdolną kontrolować pogodę. Następnie historia przenosi się do Japonii, gdzie Storm udaje się, aby pomóc Yukio, przyjaciółce Wolverina, którą zresztą mogliście zobaczyć w filmie Wolverine, tym ostatnim. I Yukio wplątała się w wojny gangów, które teraz, jakby nie patrzeć, Storm pomoże. Dalszy ciąg historii będzie dopiero wyjaśniony w kolejnym numerze. Ale jak mówię, jest to kolejny fajny komiks, jeżeli ktoś lubi Storma, ja bardzo lubię Storm, pokazujący, jakby to powiedzieć, Storm po godzinach i co robi, kiedy nie dowodzi X-Menami. Hulk, odcinek 7. Doc Green, czyli nowe oblicze Hulka, tym razem udaje się do Savage Land, aby odebrać moce swemu synkowi Scarowi. Po krótkiej walce udaje mu się to zrobić i Scar zmniejsza się, robiąc się teraz po prostu gościem z takim bardziej szarym odcieniem skóry. Możemy domyślać się, że moce matki Scara, którą poznaliście zapewne w Planet Hulk, która była również w wielkiej kolekcji komiksów Marvela niedawno, numer 23 i 30, jeśli się nie mylę. Więc tam poznajecie matkę Scara. Ona ze swoimi mocami Old Strong na pewno przekazała je Scarowi i raczej pozostały mu te moce, chociaż sam Scar nie chce powiedzieć o tym Hulkowi. Następnie Hulk zostawia Scara w Paryżu, gdzie ten może rozpocząć swoje życie, powiedzmy, na nowo, bez mocy Gamma i bez swojego gniewu, który za tym idzie. Na końcu komiksu widzimy, jak Rick Jones spotyka się z Betty Ross, czyli byłą miłością, a obecną Red She-Hulk. Ta z kolei mówi, że jest przygotowana na przyjście Hulka. Jak zresztą niby wszyscy byli, bo jak się okazuje, nikt z rodziny Gamma nie chce stracić swoich napromieniowanych zdolności. No, ale jak na razie Doc Green, czyli obecny Hulk, bez problemu im je zabiera. Jestem ciekawy, co się stanie, kiedy przyjdzie do samej She-Hulk, a także do Red Hulka, bo z tymi to naprawdę będzie. Loki, Agent of Asgard, odcinek 7. W ostatnim numerze Loki wpakował się w niezłe tarapaty i został schwytany w bezczasowej przestrzeni przez Doktora Dooma, przez to miał w niej jakby istnieć wiecznie i nie móc się z niej nigdy uwolnić. Jednakże zaczyna się Axis i Red Onslaught nadaje swój przekaz nienawiści, a więc wszyscy Latwerianie nagle buntują się przeciwko Doomowi, przeciwko sobie, a Doom nie jest w stanie sobie z nimi poradzić. Przyjaciółka Lokiego, która dostała się do zamku razem z Valerią Richards, córką Rida i Sue, która, jak może wiecie, jest również chrześniaczką Dooma, tak wyszło, która również przybyła w Latferii, odkrywają, że jedynie miecz prawdy Lokiego może, jakby to powiedzieć, oczyścić ten gniew, ponieważ gniew wynika z tego i ta złość, nienawiść, z braku zrozumienia prawdy, więc jeżeli odkryliby prawdę, to automatycznie jakby przestałoby na nich działać ta manipulacja Red Skulla, więc tego używają. Oczywiście najpierw muszą uwolnić Lokiego i w końcu Doom staje się niejako dłużnikiem i sojusznikiem Lokiego. A na końcu komiksu widzimy efekciarskie wejście Magneto, który zbiera swoją drużynę superwilanów, aby przeciwstawić ich Red Skullowi.
ciekawy komiks, jeżeli chcecie zobaczyć, jak właśnie to się stało, że w momencie, kiedy Magneto przybywa tutaj, Loki i Doom już są swoimi, że tak powiem, kuplami, to warto przeczytać. Wolverine and the X-Men, odcinek 10, Death of Wolverine. Ten komiks mógłbym podsumować praktycznie jednym zdaniem, jest to jeden wielki zbiór dobrych przygód Wolverina. Tutaj mamy opowiadane, jak różne osoby pamiętały różne, że tak powiem, wydarzenia z życia Wolverina, takie pożegnanie postaci. Nic więcej tak naprawdę o tym komiksie powiedzieć nie mogę. Magneto, odcinek 11. Tutaj właśnie kolejne nawiązanie do Axis, czyli po tym, kiedy Magneto opuścił drużynę walczącą z Redem Zlotem, dowiadujemy się, jak podróżował po świecie, aby zbierać po kolei drużynę samych superwilanów. Ale dlaczego superwilanów? Tutaj jest jeszcze dodatkowa sprawa. Kiedy Tony Stark projektował owe sentinele, dzięki którym teraz Red Skull rozwala superbohaterów, jak wiecie, były one robione w czasie wojny domowej. Ich zadaniem było pozbywać się superbohaterów, ale nie superzłoczyńców, ponieważ Stark takich nie programował, miałyby one pomóc w czasie wojny domowej. Więc specjalny program, jakby to powiedzieć, pochwytywania, ponieważ sentinele używają tych cząsteczek pyma i zmniejszają bohaterów, a następnie więżą je w sobie. Ale ten program nie działa na złoczyńców, z nimi sentinele muszą walczyć w konwencjonalny sposób i w ten sposób dużo łatwiej sobie można z nimi poradzić. Dlatego Magneto do swojej drużyny werbował takich złoczyńców jak Jack-O-Lantern, Hobgoblin, Sabertooth, Mystique, Loki razem z Doktorem Doomem, Enchantress, a także Carnage. Z Carnage'em jest śmieszna sprawa, bo jeżeli czytaliście Carnage vs. Deadpool, to może wiecie, że Carnage stracił niejako ochotę mordować, robić cokolwiek, ponieważ uznał, że jego życie to kłamstwo. Carnage był zawsze przekonany, że wszystko, co robi, jest chaotyczne, jest takim kompletnym sługą chaosu i nie ma żadnego planu, wszystko dzieje się bez żadnego sensu i mu to kompletnie pasowało. Taki kompletny rebeliant anarchist. Jednakże w jakiś sposób Deadpool zawsze trafiał na jego ślad i zawsze mówił, że idzie tam, no bo taki jest plan, bo taki jest schemat wszechświata i generalnie próbował powiedzieć Carnage'owi, że jakby na wszystko jest plan. W końcu Carnage mu uwierzył, a przez to stwierdził, że będzie siedział w miejscu i nie będzie nic robił, bo po co? Bo nie ma nic losowego, a on chce być, żeby wszystko było losowe. No i Magneto pojawia się u niego i mówi mu prostą rzecz. Słuchaj Carnage, co byłoby bardziej losowego, bardziej chaotycznego w twoim przypadku, niż gdybyś spróbował uratować świat. No i Carnage to kupuje i jest to ciekawe. Wyobrażacie sobie, Carnage, superbohater, to jest nierealne, to jest jeden wielki rzeźnik, ale tak poprowadzić tą historię, że no ma to sens. Oczywiście w całą sprawę również sam Deadpool też się jakoś, że tak powiem, pojawia i zabiera się razem z Magneto i komiks kończy się w tym samym momencie, w którym i druga część akcji, czyli Magneto razem z swoją ekipą villanów atakują Red Onslaught. New Avengers, odcinek 25, za 7 miesięcy czas się skończy. Znowu przenosimy się 7 miesięcy do przodu, dowiadujemy się tym razem, jak radzą sobie Illuminati, którzy są jakby nie patrzeć ścigani. Jak wiecie, w poprzednim odcinku ich jakby wysłannik Amadeus Cho został pochwycony przez S.H.I.E.L.D., a raczej przez Avengersowy S.H.I.E.L.D., który za 7 miesięcy najwidoczniej będzie istnieć. Natomiast reszta Illuminati spotyka się w jakichś opuszczonych ruinach. Mamy tutaj Reeda Richardsa, Beasta, Doka Greena, czyli Hulka, a także Briana Braddocka, czyli Captain Britta. Sytuacja nie wygląda najlepiej i cały czas próbują rozwiązać sytuację tych zderzających się uniwersów, bo jak się okazuje, jest ich coraz mniej, a ponadto no, nie idzie im najlepiej, a S.H.I.E.L.D. Avengers depcze im po piętkę. Na końcu komiksu pojawia się Black Panther, który mówi, że Wakanda upadła, to dowiedzieliśmy się w poprzednim odcinku i jego jakby, jak to się stało dalej, dowiecie się w Avengersach, o których jeszcze dzisiaj powiem. Uncanny X-Men, odcinek 27. Dalszy ciąg testamentu i woli Charlesa Xaviera, którym powiedział o istnieniu tego potężnego ponad Omega Mutanta. Owy ponad Omega Mutant radzi sobie już coraz lepiej, bo jest w stanie kontrolować swoje moce w coraz lepszym stopniu, choć zabił sporo ludzi zupełnie nieświadomie. To jest kolejny komiks, w którym jest jakby kolejny etap rozwoju Cyclopsa, który powoduje, że z komiksu na komiks, właściwie od Avengers vs. X-Men, Cyclops jest na pewno moim ulubionym X-Menem, a może jedną z moich ulubionych postaci w ogóle w Marvelu. Tutaj znowu pokazuje klasę w inny sposób. Na owego mutanta Maria Hill wysyłała już agentów S.H.I.E.L.D., którzy zginęli. Rachel próbowała jakoś oszukać go. Charles Xavier zostawił informację, aby Rachel znowu zablokowała moce owemu mutantowi. Mutant w końcu teleportuje wszystkich z powrotem do domu, radzi sobie bez problemu, gościu ma praktycznie motle Boga. No i znowu tutaj jest jakaś organizacja, podobno mają dzwonić po Avengersów,
robić cokolwiek, żeby uderzyć na niego wszystkimi siłami, a Cyclops mówi chwila, nie. Teleportuje się raz za pomocą magii do owego mutanta i mówi, słuchaj, ja jestem Scott Summers, jest taka sprawa, jesteś tak potężny, wiem, ja też tego czasu miałem tą moc, Fenix. Wiem, jak to jest, tylko sobie z nią nie radzić. Uważam, że jesteś czymś dobrym, co zdarzyło się dla mutantów i nie uważam, że trzeba cię jakoś blokować czy coś takiego i może chciałbyś zjeść ze mną śniadanie. Na co owy mutant mówi? No dobra. I tak kończy się komiks. Kolejny pokaz jakby tego, że Cyclops jest gościem z klasą i naprawdę jest godnym liderem, który nie ucieka się do przemocy, kiedy tylko trzeba, ale właśnie może czasem lepiej pogadać, w przeciwieństwie do S.H.I.E.L.D., który najwidoczniej teraz na wszystko nasyła agentów. Tak jak mówię, Cyclops jest od już jakiegoś czasu właściwie moją ulubioną postacią. Bardzo dobry komiks w tej serii. Tak oto kończę podsumowanie tygodnia z środy 15 października, a teraz przejdę do środy 22 października, czyli ostatniej środy. Avengers and X-Men Axis, odcinek 3. Finał walki z Redem Slotem. Tutaj widzimy villanów, którzy radzą sobie, jakby nie patrzeć, całkiem nieźle. Widzimy, jak Evan, czyli młody klon Apokalipsa, razem z Quentinem Quire'em próbują razem jakoś blokować przesył telepatyczny. Widzimy tutaj, jak Loki twierdzi, że Doom coś knuje, bo czemu by nie. Ogólnie walka idzie całkiem nieźle, w końcu udaje im się uwolnić Witch, Scarlet Witch, a także doktora Strange'a z jednego z tych sentineli, którzy ich przetrzymywali, ponieważ tamci mieli wcześniej plan, aby rzucić czar, który ma wykonać niejako, oni to nazywają, odwrócenie osi. Scarlet Witch ma wyczarować magię chaosu, doktor Strange ma skontrować to porządkiem, a potem mają przewrócić to na drugą stronę. W przypadku Redon Slota znaczyłoby to, że mała cząsteczka czasu Xaviera, która w nim jeszcze by była, wyszłaby na zewnątrz, natomiast spór szedłby do tej malutkiej cząsteczki i w ten sposób Charles Xavier powróciłby niejako do życia i objąłby prowadzenie. Niestety ten próba rzucenia tego czaru została już wcześniej przerwana i teraz, kiedy znowu go kontynuują, niestety Skullowi udaje się odzyskać znowu swoje telepatyczne moce, które Quentin Quire do tej pory blokował. A więc przejmuje on wszystkich villanów, a ci powalają doktora Strange'a. Jednak zanim udaje im się rozwalić Scarlet Witch, do akcji wkracza zarówno młody Apokalips, jak i sam Deadpool, który wcześniej zaciągając Ironmana na bok i podładowując jego zbroję, dostał prawo nazywania się Avengersem przez jeden dzień. Jest to marzenie Deadpoola, który śpiewa teraz cały czas I'm an Avenger, mieszając piosenkę I'm a Believer. W każdym razie Iron Man stwierdza, że piosenka będzie mu chodziła cały dzień po głowie i wiecie co? Ja od poprzedzenia tego komiksu też mi chodziła. Tak czy inaczej, w końcu czar udaje się rzucić i puf, znika wszystko. Red Onslaught zmienia się z powrotem w Red Skulla, jak się okazuje, ciągle żyje. No i cóż, czy to jest Charles Xavier, czy jest to dalej Red Skull? Tego nie wiemy. Villani znikają i kiedy tylko zagrożenie jest zażegnane, co się dzieje? Oczywiście X-Men i Avengersi znowu zaczynają się kłócić. Czy X-Meni powinni zabrać Red Skulla i spróbować niejako odzyskać w nim swego mentora Charlesa Xaviera? No ale to dalej jest Red Skull, więc Avengersi chcą zabrać go i osądzić. No i znowu oczywiście dochodzi do tego starcia. Pojawia się Kapitan Ameryka, ten podstarzały Kapitan Ameryka, Steve Rogers, który prosi, aby X-Meni pozwolili zabrać Red Skulla i że jeżeli jest tam czas, to spróbują go odzyskać. Na scenę ponadto wchodzi Evan, który nagle stał się teraz ogromnym, wyglądającym kompletnie jak duży, dorosły Apokalips gościem. I widzimy, że coś tu jest wyraźnie nie tak. Avengersi kłócą się przez dłuższy czas, a w końcu Alex Summer, czyli Havok, mówi, że dobra, możecie zabrać Skulla, ale pod jednym warunkiem. Kompletnie wykreście mnie z Avengersów, wykreście jakiekolwiek dane, że ja kiedykolwiek tam byłem, ponieważ mój brat Scott Summers miał rację. Tak naprawdę, kiedy mówiliście, że chcecie zjednoczyć mutantów i superbohaterów, chodziło wam tylko o to, że chcecie wydawać nam rozkazy. I wiecie co? Szczerze mówiąc, zgadzam się z tym. Od momentu Avengers vs. X-Men popierałem zawsze X-Menów i zawsze Avengersi byli kierowani jako taka drużynka właśnie, taka typowa drużyna superbohaterów, kiedy X-Meni jakby nie patrzeć, to taka rodzina. Zawsze popierałem X-Menów i tutaj cieszę się, że X-Meni dzięki temu, że co prawda przeciwko Avengersom po raz kolejny, ale wreszcie się zjednoczyli. Alex, Summers, Scott Summers, Storm, wszyscy stoją teraz ramię w ramię. Jakby nie patrzeć, wypieli się na Avengersów i w sumie słusznie. Ale coś w tym jest nie tak. Powiem wam jeszcze ciekawe, że aby skończyć ten czar, do akcji wkroczył Doktor Doom, który jest też potężnym czarodziejem i to on razem ze Scarlet Witch rzucili owy czar.
Wydaje mi się, że Doktor Doom coś w tym zamieszał i będzie to jakoś wyjaśnione, ponieważ następna część nazywa się Inversion, czyli to odwrócenie. I jak się okazuje, prawdopodobnie nie sięgnęło to samego Skulla, ale parę innych osób. Podobno Carnage będzie teraz superbohaterem, podobno Sabretooth nie będzie w stanie zabijać, ale wydaje mi się, że działa to również na superbohaterów i to, że się pokłócili. Albo na przykład to, że Evan z małego Apokalipsa stał się znowu pełnoprawnym Apokalipsem, który wydaje mi się ma podobne poglądy jak ten prawdziwy zły Apokalips, a więc niejako Apokalips powrócił. Wydaje mi się, że będzie tego teraz trochę więcej, dlatego mówiłem, że Axis to taka ważna seria, dlatego że właśnie od niej sporo się będzie działo. W tym tygodniu wyszedł jeszcze komiks, którego niestety nie zdążyłem przeczytać. Axis Hobgoblin, w którym już Hobgoblin zaczyna być superbohaterem niejako. Który, jak wiecie, był zawsze złoczyńcą, więc tutaj trochę rzeczy się odwróci i przez jakiś czas na pewno będziecie widzieli zarówno superbohaterów, jak i złoczyńców w zupełnie innym świetle. Tak czy inaczej, to zakończenie walki z Onslaughtem jest świetne. Uważam, że saga trzyczęściowa jak na razie była epicka i ten dalszy ciąg, właśnie Inversion, może być naprawdę, naprawdę interesujący. Bardzo, bardzo polecam. Amazing Spider-Man odcinek 8. Peter Parker i Kamala Khan, czyli Spider-Man razem z nową Miss Marvel, w końcu pokonują swoją przeciwniczkę, doktor z rasy Kree. Bardzo prostym blefem Spider-Man mówi, że zaraz zadzwoni do Kree i dowie się, czy ją tu wysłali, jak się okazuje, nie wysłali. Więc pani doktor natychmiast ucieka, bojąc się reperkusji ze strony swojej rasy Kree. Następnie Spider-Man mówi, że uda się do wieży Avengersów, aby naprawdę wykonać owy telefon. Tak naprawdę w tym komiksie niewiele więcej się dzieje, poza jedną drobną rzeczą. Przeciwniczka Spider-Mana i Miss Marvel miała w tym odcinku swoich pomagierów. Jeden z nich jednak wkońcu zbuntował się, kiedy tamci chcieli zabrać małe dziecko, które okazało się być w kokonie Inhumans, które tamci wieźli. Tak czy inaczej, na samym końcu odcinka Peter Parker, raczej Spider-Man w tym wypadku, zauważa, że gościu to nie kto inny jak Clayton Cole. Jeżeli czytaliście Spider-Man Year One Learn to Crawl, czyli takie dodatkowe historie z nieopowiedziane wcześniej z lat, kiedy Peter Parker dopiero co został Spider-Manem zaraz po śmierci wujka Bena, to wiecie, że właśnie pojawił się tam Clayton Cole, który był niejako złoczyńcą, takim nastoletnim wrogiem Spider-Mana dodanym niedawno. Tutaj dowiadujemy się, że Clayton już po tym swoim, powiedzmy, epizodzie w młodości próbował dostać różne prace, ale jakby nie patrzeć, młodocianemu złoczyńcy, no, nie chciano go w wielu miejscach zatrudnić. Aczkolwiek facet ewidentnie się zmienił i nie ma już zapędów na złoczyńcę. Tak więc Spider-Man mówi, aby gościu zgłosił się do Parker Industries, gdzie jego kumpel Peter Parker, jasne, na pewno mu pomoże i tak oto Clayton Cole właśnie dołącza, a Spider-Man mówi, że jakby villanów można pokonywać na różne sposoby, na przykład być może robiąc z nich bohaterów. Druga część komiksu to dalej ten Spider-Verse. Tutaj widzimy kolejny świat, gdzie jeden z dzieci Morluna morduje rodzinę tutaj tutejszego Petera Parkera i Mary Jane. W ostatniej chwili pojawia się znowu ekipa Spider-Manów, która zabiera tamtych do siebie i razem składają te wielkie siły przeciwko niszczycielom światów pająków. Na razie jestem trochę zagubiony w Spider-Verse. All New Ghost Rider, odcinek 8. Dochodzi do starcia Johnny Blaze kontra nowy Ghost Rider, czyli Zaratos kontra Eli, bo tak wiemy, że nazywał się do tej pory Ghost Rider. Jak Johnny Blaze, a raczej być może przez niego Zaratos zaczyna mówić, to owy Eli, a dokładnie Eli Morrow, to niezłe ziółko, że tak się wyrażę. Gościu był satanistycznym, masowym mordercą, a teraz jest duchem zemsty. No, jakby nie powiedzieć, nie powiedział Robiemu Reyesowi wszystkiego o sobie. W końcu jednak udaje im się uciec od Zaratosa, a następnie przez cały dzień Robi nie czuje się najlepiej, aż w końcu traci przytomność. I w tym momencie Eli Morrow wreszcie przejmuje nad nim kontrolę. Tak, nowy duch zemsty nie był jednak duchem zemsty takim, jak się okazało. Gościu chciał dokonać zemsty, ale tylko i wyłącznie w prywatnym interesie. Więc wyrusza on, aby zamordować członków gangu, którzy wcześniej zamordowali go na pierwszym miejscu, bo teraz jest duchem, prawda? Na końcu odcinka jednak widzimy, że Johnny Blaze pędzi na pomoc i przeczytał już wszystko o gościu, co mógł tylko przeczytać. Był, jak wspomniałem, masowym mordercą i jeszcze satanistą. Więc w następnym odcinku będziemy mieli dogrywkę. Amazing X-Men, odcinek 12. Koniec wojny Wendigo.
Słuchajcie, jak wiecie, w ostatnim odcinku klątwa Wendigo wyszła poza granice Kanady. Teraz Wendigo mogą powstawać na całym świecie. Tymczasem w świecie tym duchowym, gdzie część X-Menów poszła, aby zmierzyć się z tym duchem, z duchami bestii i duchem Wendigo, jak się okazuje, nie poszło im najlepiej i duch Wendigo bez problemu ich pokonał. Jednakże X-Menom, a raczej konkretnie w tym wypadku Icemanowi, udaje się uwolnić pozostałe duchy bestii i te napawają, niejako nadają X-Menom boskie moce. Jest to o tyle ciekawe, że jakoś tak wyszło, że wśród X-Menów, którzy dostają te boskie moce, jest Rockslide, wielki kamienny facet, Storm, bogini burzy, no powiedzmy, Firestar, ognista mutantka, a także Iceman. Czterej bogowie, cztery żywioły, ale wygląda to całkiem epicko i po walce w końcu udaje się wszystkim przeżyć. Widzimy na końcu ciekawą rozmowę Wolverina z Kolosusem, bo jest to jeszcze, jakby nie patrzeć, przed śmiercią Wolverina, gdzie rozmawiają, jak to się udaje, że za każdym razem, że jednak wszystkim udaje się przeżyć, co jest takim śmiesznym niejako zwróceniem uwagi oczkiem samemu do siebie w przypadku komiksu. Seria jest naprawdę taka oldschoolowa, inaczej nie mogę tego nazwać. Nie mamy tu jakichś kryzysów takich mieszanych, światowych wymiarów. Prosty kryzys Wendiga atakują w Kanadzie. X-Meni polecieli zająć się kryzysem. Naprawdę coś takiego... Naprawdę czuć w tym ten taki stary duch przygody X-Menów. Małej, lokalnej, no dobra, zajmującej całą Kanadę, ale jednak jest to dużo mniejsze niż multiverse, przeszłość z przyszłością i tak dalej. To był taki powiew starego, ale jednocześnie świeżego powietrza, że tak się wyrażę. I jeżeli ktoś tęsknił za tymi po prostu takimi łatwo zrozumiałymi X-Menami, to całą serię jak najbardziej polecam. Deadpool, odcinek 36, nawiązanie do Axis. Tu z kolei dowiadujemy się, jak sam Deadpool zamieszał się w całą walkę z Red Onslaughtem i uwaga, na niego również czar odwrócenia zadziałał. Nie chcąc tutaj za dużo mówić, widzimy całą scenę, kiedy ciągnął Tony'ego Starka, kiedy dostał pozwolenie bycia Avengerem na jeden dzień. Wcześniej twierdził, że na jeden dzień może być X-Menem i teraz musi sobie dopisać Avengera i tak dalej. W każdym razie na końcu pokazane, że będziemy od tej pory mieli trochę innego, bardziej wyluzowanego, ale w takim, nazwijmy to wręcz buddyjskim stylu Deadpoola. Przez parę najbliższych komiksów, kiedy będzie trwała cała inwersja, Deadpool może być zupełnie innym bohaterem, zupełnie innym bohaterem. I jakby to powiedzieć, jest mniej taki zawadiacki, jest teraz taki bardziej spokojny, wyciszony. Ale również zobaczyliśmy Nightcrawlera, który zachowuje się bardzo nie w swoim stylu, więc tak jak mówię, ta inwersja ewidentnie zadziała na innych bohaterów. Avengers, odcinek 37, za 7 miesięcy, czas się kończy. Znowu wracamy do Avengersów i tutaj widzimy, że na czele tego Avengersowego Shield stoi znowu Kapitan Ameryka. Jest tu również Falcon, czyli jakby obecny Kapitan Ameryka. Widzimy tam również Susan Richards Storm, czyli żonę Reeda Richardsa z Fantastycznej Czwórki, która również jest w tym Shield. I oni wszyscy tropią Illuminati, odkrywają sygnał, gdzie w pewien sposób Beast razem z Dokiem Greenem, czyli Hulkiem, próbują wmówić Steve'owi Rogersowi, że jakby oni robią słuszną rzecz, że pewne rzeczy są po prostu matematyką i są wyliczone i nie można się z tym za bardzo kłócić. Steve Rogers oczywiście jest wkurzony, każe ich aresztować, a ponadto w końcu zwiększa przepustkę dla Susan Richards, która niejako chce dorwać również swego męża i on widzi, że ona bardzo się stara. Co ciekawe, na następnej stronie od razu dowiadujemy się, że to wszystko była podpucha i Susan naprawdę szpieguje dla swego męża i pomaga Illuminati. Mi się to bardzo podoba, ponieważ jest taki fajny zwrot akcji, a akurat wszystko wskazuje na to, że Illuminati naprawdę mają rację i jakby są niesłusznie ścigani. Zobaczymy, co z tego wyniknie. Na końcu jest ciekawa kartka, którą Reed Richards odbiera od swojej córki, w którym Valeria napisała, że tato, nie możecie wygrać, wykombinuj raczej, jak tu nie przegrać. Chyba chodzi o to zderzanie światów, a może coś więcej? Jak na razie seria dosyć fajnie się rozkręca, widzimy tutaj właśnie te Avengersowe Shield, które jednak w przeciwieństwie do czasów Civil War, kiedy jakby społeczeństwo bardzo popierało inicjatywę Tony'ego Starka, aby właśnie rejestrować superbohaterów, tutaj jest zupełnie inaczej. Za 7 miesięcy owszem, będzie połączenie pewnych Avengersów z Shield, ale ich poparcie społeczne będzie bardzo, bardzo nikłe. Po pierwsze, pojawił się Kabala Namora i
oni powiedzieli, że będą niszczyć światy, żeby ten świat przetrwał. Jak wiecie, co się dzieje, jak nie, pytajcie. W każdym razie jakby rządy światów przyzwoliły na to. A oni chcieli w zamian tylko Wakandę. Dlaczego Wakandę? Ponieważ w Wakandzie jest złoża tych bomb, które niszczą światy, które wcześniej Illuminati zbudowali. I co? I rządy światów skazały Wakandę na straty. Ot tak, pstryk, te państwo, jeżeli chcecie wziąć te państwo, żeby ratować świat, to sobie weźcie. I dlatego dwa numery temu widzieliście, że Wakanda jest właśnie spalona. A w ostatnim numerze New Avengers pojawił się Black Panther, który powiedział, że Wakanda padła. No i po prostu rządy ją oddały. Steve Rogers jest zażenowany takim podejściem, ale również, jak powiedzieć, on ma bardzo małe poparcie, a jego jakby manewry poza granicami USA są bardzo ograniczone. Dowiadujemy się również w tym komikcie, że jest coś, co nazywa się X-Nation, a więc wygląda na to, że mutanci w końcu wypieli się na wszystkich i założyli własne państwo. Nie byłby to zresztą pierwszy raz, ale wygląda to, że tym razem są zjednoczeni pod tą kwestią i mi się to podoba. Tak czy inaczej, za parę miesięcy, jak fabuła innych komiksów po akcji, szczególnie inwersji dogoni, świat Marvela będzie wyglądał naprawdę interesująco. To wszystko w tym odcinku. Chciałbym jeszcze Was zachęcić do przeczytania mojego artykułu o X-Factor, który pojawił się niedawno na Hataku. Link oczywiście jest w opisie. Przedstawiłem tam X-Factor i jego różne wcielenia, ponieważ jak może wiecie, będzie niedługo serial, prawdopodobnie. Jeszcze nie jest to tak na 100% pewne, ale raczej będzie. Właśnie zatytułowany X-Factor i prawdopodobnie powiązany z kinowym uniwersum Foxa o X-Men. Z mojej strony to tyle. Wiem, że nie przeczytałem aż takiej ilości komiksów, ale tak jak mówiłem, starałem się nadrobić zaległości, starałem się, że tak powiem, wyrównać. Komiksów jest sporo, które muszę jeszcze doczytać jakby sam, ale przynajmniej jestem w miarę na bieżąco. Najważniejsze historie wam powiedziałem i tak jak mówię na początku, naprawdę polecam sięgnąć po Axis, bo teraz wszystko w Marvelu będzie jakby wychodziło od tego akcji. Do następnego razu. Cześć.